moja uwaga, jeżeli chodzi o... Też jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że masa ludzi nad tym pracowała. Moi znani rolnicy z różnych dzielnic pracowali i to, że jest zagwarantowana kwota i powinna być zagwarantowana dla każdej dzielnicy, bo to po prostu w mojej ocenie ludzie pracują na tym naprawdę. To jest ma masa złożonego wkładu i to jest jedna z kluczowych rzeczy, które powinna być zmieniona. Dziękuję. Dziękuję panu. Nie, króciutko. A możemy dać panu koledze głos, który jeszcze nie wypowiadał się? Damian Kuźniak, Rada Dzielnicy Tatary. Krótko, bo sporo tych uwag tak się wiąże z tym, co my trochę przedstawiliśmy jako Rada Dzielnicy, ale tak odniosę się do pewnego aspektu socjospołecznego. Ja myślę, że kwota gwarantowana w projekcie małym takim może spowodować paradoksalnie to, że troszeczkę ten tak zwany wyścig głosów i wyścig szczurów się zmniejszy. Bo teraz my mamy do czynienia z tym, że każdy chce jak najwięcej tych głosów, mówiąc kolokwialnie, nadłuć, żeby się może załapać. A szczególnie dotyczy to małych dzielnic, których jest więcej niż tych dużych, tak? I które procentowo nawet muszą mieć większą tą frekwencję, żeby cokolwiek móc z tego tortu uzyskać. No bo duże dzielnice czy duże grupy społeczne, takie jak studenci, ja myślę, że nawet tak odnosząc się do tego terminu, jeżeli studenci będą chętniej głosować, to ich zagłosują pod koniec września. Jest internet i są mobilni. Dużo bardziej niż osoby starsze, więc jak ale wiecie państwo co, ja rozumiem, rozmawialiśmy dużo na temat tego, żeby wyeliminować studentów. To tak samo jak możemy powiedzieć, że zróbmy głosowanie w Wigilię, bo przecież jest internet i każdy też będzie miał dostęp albo coś w tym stylu. Także ja rozumiem, jest duża mieszkańcy sposób zainteresowany eliminacją studentów. I mówmy to wprost. No to okay. Może nie, ale uważam, że akurat zmiana terminu o tydzień czy dwa nie spowoduje radykalnie zmiany głosowania. Ja przepraszam panie, przeszkadzam panu w czymś, bo tak panie tak mniej więcej w tym czasie naszego spotkania to tak 40% zajęły swoimi wypowiedziami. Prosiłbym o wysłuchanie i później pani się może odnieść, dobrze? Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o dalszą część, to wracając do tej gwarancji, no to myślę, że większość z nas, tak jak tutaj jesteśmy, będzie za tym, żeby pewna pula była zagwarantowała i dotyczyła ona jednak projektu, który zdobędzie z danej dzielnicy głosów najwięcej. Czyli najwięcej obywateli w dzielnicy na niego zagłosuje. Jak to będzie, to myślę, że bardzo dużo elementów związanych z tym łapaniem głosów, z tym nakłanianiem wyeliminujemy, bo ludzie będą wiedzieli, że coś na pewno wejdzie. Tylko kwestia, co z dzielnicy, to już sami sobie wybierzcie. I tyle mojego głosu, dziękuję. Dziękuję. Patrzcie, czy jeszcze ktoś się zgłasza, kto w ogóle jeszcze nie może, bo tak, jest półtorej godziny. Jest osoba, która w ogóle nie zabierała głosu, to prosiłbym o zabranie. Nazywam się Seweryn Szczepaniak, reprezentuję w tym momencie wyłącznie siebie i chciałem zwrócić rzecz na jedną, uwagę na jedną rzecz. Wydaje mi się, że my w tej chwili zajmujemy się tylko i wyłącznie zadaniami dzielnic. Moje pytanie jest takie do pana dyrektora. Jaki jest cel funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Lublinie? Okej, dobrze, zanim odpowiem. Jeszcze jest, ile jest pytań, uwag i tak dalej, bo jest po półtorej godzinie, żebyśmy wiedzieli. Czy jest ktoś, jest jedna osoba, która jeszcze nie zabierała głosu? Dwie. Także one mają pierwszeństwo. Pan... A, na koniec. No dobrze, to pani jeszcze. Pani, tak? Nazywam się na Nisłej, tak jak podobnie jak pani i pan reprezentuje siebie. Tak się składa, że... Pani Janie. Tak się składa, że te ostatnie słowa, które teraz spadły, poniekąd dotyczą mnie, ponieważ jestem studentką w Lublinie. Nie jestem zameldowana, to jest ten czas od 5 lat. I absolutnie zgadzam się z tą całą wypowiedzią, którą zaprezentowała koleżanka, ponieważ nie zdawałam sobie sprawy. Czy wiedziałam, że istnieje takie coś jak budżet obywatelski, ale w momencie, kiedy przyszłam na studia, to też akurat był początek października, no bo wcześniej oczywiście nie byłam obecna, ponieważ skierowałam się do siebie do domu, ale w Lublinie spędzam 10 miesięcy każdego roku i my jako studenci stanowimy około 70 tysięcy mieszkańców, więc to jest bardzo duży odsetek wszystkich osób, które w Lublinie zamieszkują. I tak, więc to jest, wydaje mi się, że bardzo duży odsetek całości. I to, że
zostały w jakiś sposób przedstawione nam jako studentom takie możliwości, typu tutaj jest aktywny student, którym sama brałam udział i powiem szczerze, że jestem, byłam zachwycona tymi zajęciami i możliwością uczestniczenia w takich inicjatywach, które były absolutnie bezpłatne i pozwalały rozwinąć się na wielu płaszczyznach i były w dużej mierze motywujące dla studentów, żeby w takim czasie można było uczestniczyć. I tutaj głównie chodzi o ten okres przesunięcia tego głosowania. Wydaje mi się, że to będzie w dużej mierze skrzywdzące. Studenci stanowią o... to jest bardzo duży odsetek właśnie mieszkańców i Lublin słynie z tego, że jest akademicki, że jest bardzo dużo studentów i wydaje mi się, że wykluczanie osób młodych akurat w tym przypadku byłoby krzywdzące. A te wszystkie projekty, jako że sama w nich uczestniczyłam, moja świadomość, że były naprawdę przyjazne i stanowiły dużą motywację i dużo osób właśnie nawet czeka. Ja myślę, że cały czas czekam, kiedy ten aktywny Lublin ruszy, aktywny mieszkaniec, bo to na pewno było bardzo interesujące z perspektywy właśnie studentów. I też tutaj co do tego stracenia terminu głosowania z 10 do 5 dni. Wydaje mi się, że to tak naprawdę nie miało żadnego znaczenia. Nie przyspieszy to też w dużej mierze odzwyczajenia głosów, czy co będzie 5 czy 10 dni. Też wcześniej się mieszkańcy nie dowiedzą zapewne, bo wszyscy wiemy, jak to po prostu wygląda. Więc na pewno się odnosi się właśnie do tej kwestii. I co do opcji głosowania. Wydaje mi się, że zastosowanie dwutorowego rozwiązania jest najbardziej korzystne. Te osoby, które nie mają możliwości zrobić to elektronicznie, zrobią to papierowo, te, które nie mogą papierowo, zrobią to elektronicznie. Także dyskusja chyba w tej materii jest nie do końca uzasadniona. Okej. I odpowiadając, może zanim odpowiem na pana pytanie i odniosę się do tego głosu pani. Bo któryś raz pada tutaj na sali, a ja się jakoś w tej dyskusji nie odniosłem do tego, szybsze poznanie wyników głosowania. Szanowni Państwo, są dwie możliwości na szybsze poznanie wyników głosowania. Zapewnienie dużo większej ilości środków na obsługę budżetu obywatelskiego i zatrudnienie osób, które po prostu będą głosy papierowe wprowadzały do systemu. To są dane osobowe i wbrew temu, co sugeruje pani Zofia, nie da się zrobić tak, że osoba z ulicy przyjdzie i będzie miała dostęp do danych osobowych mieszkańców. Ja nie jestem z ulicy. Ale nie jest pani urzędniczką, nie ma pani wyrobione dostępów do danych. A jak w komisjach wyborczych są mieszkańcy? To nie są wybory, to jest jedna rzecz. I tam są wypłacane diety i tak dalej, i tak dalej. Może pani powiedzieć, ile wynosi dieta za udział w komisji wyborczej. To jest jedna. Drugie rozwiązanie na poznanie szybciej wyników głosowania jest budowanie systemu, w którym większa ilość głosów, czy większość głosów wpada w systemie elektronicznym. I wtedy mamy po prostu mniej kart papierowych, to jest mniej pracy i ona szybciej będzie wykonana. I to jest tyle. Jeśli chcemy przyspieszyć albo więcej pieniędzy na obsługę systemu i zatrudnienie osób, którym wyrobi się dostępy do danych osobowych, certyfikaty i tak dalej, albo ograniczenie papieru, odpowiadając wprost. No i prezydent musi wybrać, jeśli postawi taki cel, że mamy szybko znać wyniki, drogę dojścia do niego, bo średniej niestety nie mamy. Ale przyjmiemy ten sposób, że... Ale ja nie daję żadnej odpowiedzi, pani Jadwigo. Ja nie daję żadnej odpowiedzi, tylko odpowiadam na to, do któryś raz pan. Odpowiadając na pytanie pana o cel budżetu obywatelskiego, połączone z tym, że są tu w dużej części przedstawiciele rad dzielnic. Tak, są na tej sali w dużej części przedstawiciele rad dzielnic, jak przy większości dyskusji w mieście. Rzeczywiście jest tak i nie wiem, tu chylę czoła przed osobami, które się też angażują w życie rad dzielnic, bo wiem, że Państwo poza tym aspektem zaangażowania społecznego też angażują się w inne rzeczy, nie wiem, w stowarzyszenia, w parafie, w jakąś działalność, nie wiem, w szkołach i tak dalej, poza swoją pracą zawodową. No i po prostu to jest ta grupa, która jest aktywna i dlatego ona się najczęściej pojawia na spotkaniach, nie tylko w budżecie obywatelskim, żeby było jasne, bo ja jestem na różnych spotkaniach. Ja jedynie powiedziałem, że my tutaj zajmujemy się problemami rad dzielnic, a nie chodziło mi o to, że to jest dziwne, że oni tutaj przychodzą. Ale żeby było jasne, nie? Odpowiadając na pytanie o cel budżetu obywatelskiego. W żadnym mieście nie ma jednego naczelnego celu budżetu obywatelskiego i nie da się go tak naprawdę jako jednozdaniowy taki cel sformułować. Celów budżetów obywatelskich w Polsce tak samo jest kilka.
I to jest jedna rzecz, a z drugiej strony też w zależności od tego, kto na ten mechanizm patrzy, każdy może mieć inny. Ze strony administracji prezydenta i Urzędu Miasta Lublin jest kilka. Pierwszy to jest realizacja inwestycji, chociaż nie chodzi mi tylko o projekty inwestycyjne, tylko zbudowanie mechanizmu, który zapewni realizację projektów mieszkańców, o tak, tak to nazwijmy. I to jest jeden z podstawowych celów. Zebranie tych projektów, poddanie ich pod ocenę w głosowaniu, co też pokazuje pewien, nie wiem, pewne priorytety. Kolejnym celem, dla mnie osobiście bardzo istotnym jako dyrektora Biura Partycypacji, jest cel edukacyjny. Gdyż wierzę, że mieszkańcy składając te projekty do budżetu obywatelskiego muszą przygotować nawet taki bardzo ogólny budżet, musząc opisać nawet bardzo ogólnie, co chcą zrobić, dlaczego chcą zrobić, też uczą się i edukują i nas, urzędników, ale też między sobą. I jeszcze jeden dla mnie osobiście bardzo istotny cel, poza tym celem edukacyjnym, jest to cel taki społeczny, który chciałbym, żeby budżet obywatelski realizował, związany z aktywizacją mieszkańców, z tym, że poznają się między sobą, budują koalicje na rzecz realizacji jakichś swoich pomysłów i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tak jak przez 3 lata realizujemy budżet obywatelski w Lublinie, tak jak z Państwem się spotykam, bo jestem w tym procesie od samego początku, mam takie poczucie, że przynajmniej ten trzeci cel, który wymieniłem, w jakimś stopniu on jest realizowany, bo nawet w międzyczasie przez te 3 lata budżetu obywatelskiego mieliśmy na przykład wybory do rad dzielnic. I są osoby, nie wiem czy na tej sali, ale są osoby, które się z nami kontaktują, które mówią otwarcie, że na przykład zgłosili się do rady dzielnicy, do wyborów do rady dzielnicy, dlatego że wcześniej zaangażowali się w budżet obywatelski, czy poszli nawet na wybory do rady dzielnicy, zainteresowali się radą dzielnicy. A ja traktuję do rady dzielnic, no to jednak są wybory demokratyczne, takie, no, nie jest to budżet obywatelski, ktoś powiedział słowa, że budżet obywatelski jest pewną zabawą. No to rzeczywiście, to chyba pan, tak, porównanie do wyborów demokratycznych, można powiedzieć, że jest to fajna zabawa, no bo to jednak trochę inne reguły. Także to są, dla mnie osobiście, to są te 3 główne cele, ale wiem, że na przykład, nie wiem, pewnie rady dzielnic biorące udział, czy przedstawiciele rad dzielnic mogą mieć trochę inne cele. Radni miejscy mogą mieć pewnie trochę inne cele. I tak zawsze będzie. Także nie będzie takiego jednego naczelnego, głównego celu w żadnym budżecie obywatelskim. I teraz były jeszcze bodajże 3 osoby, plus pan, który mówił, że chce na końcu, sześć, ale to proszę naprawdę, minuta, żebyśmy... Proszę bardzo, ja w minucie się zmieszczę. Proszę Państwa, w tym roku zostało wybranych 19 projektów. Tych 19 projektów literalnie dotyczyło tylko 8 dzielnic. Reszta 19 dzielnic zbiegało za projektami, urabiało sobie ręce po łokcie i para poszła w gwizdek. Proszę pana, żeby pan to wziął pod uwagę ustalenie, żeby większa ilość dzielnic mogła być beneficjentami tego budżetu. Proszę pan, jeżeli pan czy państwo nie uwzględnicie naszych dzielnicowych statar propozycji, to proszę pana, żeby pan opowiadał się za minimalną kwotą, gwarantowaną kwotą w wysokości 200 tysięcy złotych. Dobrze, dziękuję, bo już mamy się co będzie, ja nie wiem, co taki dotyk po kolei, pani Dorota. Ja może powiem o studentach. Też miałam, moje dzieci studiowały, nie mam nic przeciwko studentom i projektom uważam, że bardzo dobrze, że się angażują, bo to w przyszłości będzie prezentowało. Ale o co chodzi w budżecie obywatelskim miasta? My mamy określone, płacimy podatki. Określone są pieniądze. Wiemy, jak ciężko są wydawane te pieniądze. I to jest tak, studenci są zazwyczaj 5 lat i odchodzą z Lublina. Zostaje ich minimalna ilość. A my, mieszkańcy, którzy płacimy przez cały czas podatki, mieszkamy tutaj, wydaliśmy pieniądze na mieszkania, na domy, chcemy mieszkać w godziwych warunkach. Wy jako studenci wiecie, że jest tak zwana piramida Maslowa.
są potrzeby i potrzeby. Czyli coś takiego, że najpierw realizuje się bezpieczeństwo, a dopiero później się realizuje potrzeby typu takich swoich indywidualnych potrzeb. Właśnie minuta. Tak. I chodzi mi o to, że my nie mamy zrealizowanych podstawowych potrzeb ludzi. Nie mamy oświetlenia w dzielnicach, nie mamy ulic, nie mamy na przykład naprawy dróg. I nam zależy, żebyśmy mogli mieszkać bezpiecznie w tych dzielnicach. I dlaczego walczymy w tych budżetach obywatelskich o takie podstawowe rzeczy? Dla nas są może śmieszne te chodniki, ulice, a dla nas są bardzo ważne, bo my tu mieszkamy i chcemy się jakoś dostać do pracy. Dobrze, dziękuję. Ale słuchamy się. Szanowni Państwo, tam na końcu stołu. Słuchajmy się. I panowie. Ja szybko kilka kwestii. Jeszcze odnośnie trzeciego. Pan tu już wspomniał o opiniowaniu projektów. Też bym zwróciła na to uwagę, z tym, że chciałabym zaznaczyć, żeby to opiniowanie nie było obligatoryjne i żeby tylko stanowiło jakby formę doradztwa, żeby nie było jakby ostateczne. Mało tego, bardzo bym jeszcze postulowała o coś takiego, że po wpłynięciu wszystkich projektów do Państwa z danej dzielnicy, na przykład u nas wpływałoby 5 projektów, które miałyby być realizowane w dzielnicy Tatary, żeby poinformować Radę Dzielnicy o tym, że jest 5 projektów w dzielnicy. Coś takiego, to jest kwestia jednego komunikatu, jednego maila. Bardzo bym to prosiła. No właśnie nie, do nas takie informacje nie trafiały. Ogólnodostępne na stronie. Okej, nie dyskutujmy. Prawda? No, przyjmujemy. To jest kwestia, no nie wiem, moment wysłania takiej informacji. Jeżeli chodzi o zmianę terminu i tutaj proszę zmianę terminu na wrzesień. Proszę nie brać tego jako coś, co godzi studentów. U nas główny cel zmiany tego terminu to była po prostu banalna pogoda, aura. Dlatego, że w październiku już jest brzydko zimno. No nie oszukujmy się, ludzie. Ale tydzień przecież nic nie zmieni. Tydzień. Nie mam czasu, żeby tłumaczyć tego Państwu. Natomiast u nas, żeby zmotywować starszych ludzi do tego, żeby zagłosowali, no oni muszą wyjść i tak dalej. Jeszcze jedno. I jeszcze taka kwestia. Jeżeli by Państwo wybrali taki system weryfikacji osób poprzez spis wyborców, tak? Bo coś takiego Pan mówił. Rozumiem, żeby to było już po głosowaniu, urzędnicy by to weryfikowali, tak? System sam automatycznie. Rozumiem. Czy to też zwracam uwagę studentom, że oni w tym momencie też by mieli utrudnione, dlatego że musieli składać tweety, o dopisanie się do spisu. Tak jest. Okej, dziękuję. Tak idę już po kolei. Pan przewodniczący. Tak, pierwsza sprawa, żeby dość ściślić sprawę. Jeżeli tu mieliśmy te trzy pule, osobne głosowanie w każdej puli, czyli dzielnica jeden głos, znaczy lokalne projekty. Małe projekty, na przykład jeden czy dwa, a duży jeden. No nie, żeby wiadomo, ile każdy ma. Myślę, że to jest jasne. Potem następna sprawa. Co tutaj Pan nie powiedział, jeżeli mówi Pan o budżecie? Efektywne wydawanie pieniędzy społecznych. To musi być taki system stworzony, gdzie to jest zapewnione. I dlatego są te problemy z tymi projektami, które powinny być, ale może bo to minimalnie mniejszą wartość. Następne, termin głosowania. Ja powiem tak, mi nie przeszkadza, że nawet studenci zewnętrzni głosują. Natomiast problemem dla nas jest to, że oni głosują osoby z pierwszego roku, które nie znają zupełnie potrzeb miejsca, w którym są. I oni mogą najwięcej, bo oni automatycznie zagłosują, a wcale niekoniecznie mają już pewną świadomość. To jest problem. Następna sprawa, kto powinien głosować? Według mnie powinny głosować osoby ze spisu wyborczych, ale ponieważ chcemy, żeby mieszkańcy od 16 roku też głosowali, umożliwimy im dopisanie, zrobienie takiego spisu, gdzie elektronicznie czy w formie może się osoba dopisać. W terminie przed rozpoczęciem głosowania
na miesiąc, to powiedzmy na tydzień przed i wtedy te osoby 16-letnie na przykład mogą się dopisać. I studenci. Studenci też. Studenci też mogą się dopisać. Dobrze. I jeszcze rzecz, jeżeli utrzymamy zbieranie list i tak dalej, ja uważam, że jednak powinien być system indywidualnego głosowania. Ale jeżeli zostało w jakimkolwiek sensie system, że można kilka tych kart wrzucać, nie mogą być to karty częściowo wypełnione, bo one przeczą zasadom indywidualnego wyboru. Nie może być po kilku. Wydrukować kilka kart normalnie, powiem prosto. Proszę wydrukować czyste karty i w ogóle dawaliśmy czyste karty nawet osobom, które zachęcaliśmy do głosowania, to po prostu się wszyscy na nas dziwili. Pan, który robi w punkcie obsługowym CERO przy Nadwyższyckiej, powiedział nam po prostu, państwo jesteście jedyni, którzy daliście czyste karty, bo wszyscy mają gotowe wbite numery. Oczywiście, dobrze, szanowni państwo, też lecimy dalej. Proszę bardzo, ale po kolei. Ale myślę, że tak, chwila. I też mam jedną prośbę. Starajmy się nie powtarzać po sobie tych samych argumentów, bo już za niecałe 10 minut będzie 2 godziny. Ja chciałem jeszcze jedną tylko propozycję złożyć. Doceniam to, że została zmniejszona ta kwota najmniejszych projektów do 25 tysięcy. To będzie sprzyjało temu, żeby ludzie, którzy nie są zbyt zorientowani w tym wszystkim, będą mogli składać mniejszy projekt. Natomiast chciałem jeszcze zasygnalizować jedną rzecz. Gdybyśmy zrezygnowali w ogóle z tej kwoty minimalnej, tych 25 tysięcy, to by umożliwiło naprawdę pojedynczym ludziom zgłaszanie małych projektów. Nie ma zagrożenia, sam Pan o tym mówił, żeby te małe projekty wygrywały. Mówię o tym, że takich projektów mogłoby być 1000 i to by w jakimś sensie sparaliżowało. Tym niemniej pracę urzędu, o to mi chodzi. Nie, nie? Nie ma problemu. Znaczy, jakby było 1000, to by sparaliżowało. Nie ma, zgadzam się z tym, że nie ma zagrożenia, że te projekty wejdą do realizacji. Natomiast byłby to bardzo... Nie ma szansy na to. Natomiast te projekty byłyby bardzo dobrą wskazówką dla władz miasta, jakie są problemy poszczególnych ludzi. To są takie problemy, które nie powinny być realizowane z budżetu obywatelskiego. Natomiast konkretne wydziały Urzędu Miasta miałyby świadomość, jakie są potrzeby. Że na przykład tutaj brakuje tego lustra, o którym była mowa, albo że gdzie indziej czegoś innego nie ma, urzędnicy nie zawsze mają świadomość. I tu mi chodzi jedynie o taką wartość, żeby miasto się zmieniło. Nie chodzi mi o to, żeby ludzie mieli satysfakcję, że ich projekt wygrał. Rozumiem, że to też jest problemem, bo ludzie mogą być właśnie niezadowoleni, składając swoje problemy, projekty, a potem są rozczarowani, że nie wygrywają. No ale zawsze jest jakiś problem. Natomiast wartością byłoby to, że Urząd Miasta miałby świadomość, jakie są te małe problemy, które bardzo często są bardzo uciążliwe i nie ma szansy, żeby one wygrały. Dziękuję. Ja odnoszę do regulaminu pytanie moje, czy będzie dyskusja nad pozostałymi treściami, bo tam jednak należy także pochylić się. Dlaczego? Pytam, czy tak jak podawane było na stronie, że będzie komisja kwalifikacyjna, która, w skład której będą wchodzić osoby poza urzędu i... To mnie nie podawacie. Był taki... Ja mam to gdzieś do archiwum i wydrukuję. Dlaczego to mówię? Dlatego, że i proponuję, żeby do komisji weryfikacyjnej wnioski przed ogłoszeniem listy zaprosić, przynajmniej w tej części, dokonać takiego podziału przedstawicieli rad dzielnic, żeby móc wysłuchać opinii. Dlaczego? Dlatego, że część projektów po prostu jest kopiowanych, przepisywanych od tych, które składają już wcześniej projektodawcy. Ktoś sobie wymyśli, a ja mam środowisko takie czy inne. Ale sekundę, jeszcze skończę dalej. Sprawa następna. Często później my jako rady mamy kontakty, bo nas mieszkańcy pytają, obywatel zgłosił, ale mieszkańcy głosowali. I mieszkańcy idą, pytają do przedstawicieli samorządu najniższego, do rady dzielnicy, co z tym projektem. I później projektodawca, nie znając przepisów prawa, możliwości, u nas jest taki przykład, działeczka, gdzie blisko są obok, dookoła domy jednorodzinne, wspólnota, są określone przepisy, wysokość siatki, teraz trzeba budować 6 metrów, bo piłka poleci, bo jest rów
a on sobie pomyślał, że można go zasypać, że można drzewa wyciąć i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie doszło do tego, że ten projekt został zrealizowany, dzięki Bogu, ale w bardzo okrojonym stopniu, bo nie ma możliwości prawnych, realnych i fizycznych. A pan ma ogromne pretensje i do nas, i do urzędu, dlatego też uważam za zasadne, żeby była głębsza analiza, weryfikacja złożonych projektów. Żeby nie było też tak, że w projektach, już nie będę mówić jakich, wszyscy wiedzą, za wynajem sal 400 tysięcy złotych. Jeśli tak jest, to ja się nie godzę. Owszem, spor, ale nie na za wynajem sal i tak dalej, i tak dalej. Niech coś jednostki także od siebie dołożą do pieniędzy nas, podatników. Może ja jeszcze dorzucę tutaj. A ja udowodnię te 400 tysięcy, każdy wie, jakie projekty chodzi. Bardzo dobrze, że zostało poruszone. Przedstawiciele rad dzielnic powinny być przy kwalifikacji projektu. Tak. Mimo dlatego, że nieraz projekty są niezasadne. Państwo nawet nie wiecie, że w pewnym sensie projekty są wadliwe i nie do zrealizowania. Dobrze, dziękuję. Pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak widzicie, nas jest tu kilku przedstawicieli rad dzielnic, którzy zabierają głosy. Dlaczego? Bronowice, Tatary, Sławinek, Kalina. Pani Zosia, Kalina. Kalina. Napracowaliśmy się. Napracowaliśmy się. Dlaczego tu jesteśmy? Napracowaliśmy się naprawdę dużo. Na przykład pan Józef i Tatary zrobiły rzecz przeogromną. Ja się też w tym roku sporo starałem. I efekt jest żaden. Efekt jest dlatego żaden, że ubiegłoroczne, panie dyrektorze, ubiegłoroczne nasze uwagi nie zostały uwzględnione. Z tego powodu jest przykro. Ja powiedziałem, że w taki budżet ja nigdy już więcej nie wejdę, bo ja poświęciłem i swój czas, swoje pieniądze i sporo zaangażowania. I księdza proboszcza, który ogłaszał o projektach, i spółdzielnie, które prosiłem, żeby na przykład ulotki mi rozrzucili, bo ja nie zbierałem kart z każdego mieszkania, ale ulotki to znaleźć po. Tak uważam za stosowne. I taki wysiłek duży powoduje dedykację, mówiąc trochę wzburzenie. Ja rozumiem studentów, też im pewne rzeczy się należą, ale jest droga różnica. To już to padało, nie będę wyczerpał. My jesteśmy podatnikami, którzy tutaj żyją całe życie praktycznie, w większości. Natomiast studenci są przyrodem. Też im się coś należy, ale muszą być proporcje zachowane. Uważam, proporcje. I te projekty miękkie, pan wie, zna pan moje uwagi do projektu, który wygrał Bronowice, w tym słowie, wie pan, jak ja się z niego cieszę. Dziękuję. Nie wiem, czy pan z tym zgłaszał się, ale panowie słuchajcie, bo jeszcze jest wcześniej tu Szymon też. Piotr Heimer, jestem mieszkańcem gmina Mieszkona. Panie przewodniczący, przepraszam. Panie przewodniczący, słuchajmy się, już jesteśmy w niewielkim gronie. Ja już uczestniczę w kilkunastu spotkaniach dotyczących budżetu w tamtych poprzednich latach i zdążyłem zauważyć, że już ten nie chcę, tak jak pan przed chwilą przedstawił, zaangażowanie pana, czy w zeszłym roku na Kalinowszczyźnie było zaangażowanie, projekty przechodziły, proszę państwa, tworzenie projektu to nie jest już sukces. Na ten sukces składa się promocja, tak jak pan tu opisywał, angażowanie osób, angażowanie i nakłanianie dalej. Dużo osób tego nie dostrzega. Przynosi ci, co zgłaszają zmiany. Bo ich projekty nie przeszły i od razu pojawiają się, że trzeba coś zmienić. W tamtym roku była do wycięcia Kalinowszczyzna, bo weszły projekty. W tym roku ja już na to dostałem głosy, że są do wycięcia czuły, bo ich projekty przeszły. Oczywiście studenci tak samo, bo ich projekty powodziły. Dlaczego kierujemy się kierunkiem, żeby wycinać, a nie zmieniać? Nic nie wycinamy. Szanowni Państwo, dziękuję za ten głos. Odpowiadając na tą uwagę, która też ma charakter ogólny. Rzeczywiście, w każdych konsultacjach na tej sali, chociażby co widzimy, biorą udział osoby, które w jakiś tam sposób negują zaprezentowany system. No, na spotkanie przyjdą osoby i zabiorą głos te, którym
pewna propozycja się nie podoba. Te osoby, które zakładam, przeczytały to i stwierdziły, ale super pomysł, no nie przyjdą i tak też zakładam, że nie przyjdą tutaj, nie powiedzą, super wymyśliliście, no super, super, bo nie widzą w tym swojego interesu. No i to jest pewna ułomność konsultacji społecznych w każdym temacie. No, jak się rozmawia o planach zagospodarowania przestrzennego, też przychodzą do wiedzy te osoby, które są, jakby negują pewną propozycję, która jest przedstawiana. Jak się rozmawia o czymś tam innym, tak samo. Także tutaj odpowiadając na ten głos pana, no tak jest mechanizm pewien społeczny konsultacji, który zawsze się uruchamia. I rzeczywiście, no tutaj dominują w tej dyskusji głosy osób, które są niezadowolone, bo na przykład ich projekty odpadły, chociaż nie jest tak do końca, bo jeśli by tak było, to pani Jadwiga dzisiaj by nawet nie przyszła i nie zabrała głosu, bo jej trzy projekty. Ale moje serce jest społecznika i nie mogę. Boleję, że rady nie mają nic. Także nie jest też do końca, na szczęście się cieszę, że nie jest tak do końca, że te osoby, które w obecnym systemie wygrały i są z małej dzielnicy, nie z blokowisk, nie 20 czy 30 tysięcy mieszkańców. I to myślę, że też między nami może być nauka, żeby pójść porozmawiać czy z panem przewodniczącym, czy z panią przewodniczącą, mieć po spotkaniu na boku, jak to zrobili, przy tym tak złym systemie z małej dzielnicy, ale no, to już jakby pomiędzy projektodawcami. I ostatni jest pan Szymon Furman. Ja jestem przykładem osoby, której projekt został zrealizowany, ja jestem, jak mówiłem, z 10. Mój projekt został zrealizowany jako chyba jeden z nielicznych na Czechowie Północnym, który jest dużą dzielnicą, tak? Ale de facto projektów ma no, przynajmniej tyle co głos zrealizowanych. Ja uważam, że naszym obowiązkiem jest docenić obecność studentów w Lubinie i ja mam taką propozycję, że jeżeli państwo chcą głosowanie wcześniej, okej, i internetowe też, to może taka propozycja, gdybyśmy faktycznie zmniejszyli liczbę dni, na przykład do, powiedzmy, przykład, propozycja 4, 5, 6 we wrześniu, spoko. I po tym terminie na przykład głosowanie internetowe, które może trwać i które nas nie kosztuje zbyt wiele, 10, 14 dni. Wtedy tak, mieszkańcy, spoko, głosują, mamy mniej kart do głosowania. Może przy mniejszej liczbie dni faktycznie zyskamy to, że będzie mniej chodzenia z 1000 kart, miejmy nadzieję, ja bardzo na to liczę. A cały czas na przykład pozostawiając głosowanie internetowe w październiku, dajemy szansę studentom do tego, żeby zagłosowali i też podczas trwania głosowania internetowego już liczymy głosy papierowe, bo głosowanie papierowe się zakończyło. Ja też mam taką propozycję, która nie była jeszcze zgłoszona, żeby jeśli chodzi o upoważnienia osób trzecich, żeby donoszonych do głosowania, żeby to możliwe było tylko raz. Czyli jeżeli ja mam upoważnienia do głosowania, to te upoważnienia realizuję tylko w momencie, w którym ja przychodzę głosować. Czyli żeby nie można było robić tak, że przychodzę 10 razy do punktu. Ale nie bawmy się w to na słowo administracji. Urząd będzie jeszcze dłużej. Okej, to był ostatni głos. Tak, jeszcze kontynuowanie. Jeszcze bardzo. Ale podsumowując. Dobrze, Pani Zofio, ale to jest możliwe. Ja tego nie wykluczam, tylko mówię, że na przykład jest głosowanie 5 dni, tak? Czyli ja pierwszego dnia idę do kogoś, kto jest niepełnosprawny, nie może przyjść, biorę od niego upoważnienie i ja to upoważnienie jestem w stanie zanieść tylko raz, w momencie, kiedy ja sam głosuję. Ilu osób? No to, tego nie ma określonego. Nie można tak. To nie jest zgodne z prawem. Dobrze, ale pozwólmy skończyć tą wypowiedź. Jeszcze a propos tych kwot, które... Ja troszkę, a nawet za pani wypowiedzi nie wiem, czy dobrze trafiam. A propos kwot projektów, prawda? Nie mieliśmy kwoty 150 tysięcy, czy na przykład 200, więc tych projektów jest mało. Ale mieliśmy w tym roku dużo projektów, które były wyceniane na 499 999 zł. I tak samo będzie, jeśli pojawi się kwota 150 albo 200 tysięcy, to tych projektów będzie na 149 999 zł. I wygra ten na
zagłosuję. Są takie projekty, które będą uważali, że będą w stanie... Ale już mam uwagę. To nie wolno. Dobrze. Dobrze. I jest jeszcze jeden głos osoby, która w ogóle się nie zadaje. Pani Jadwigo, panowie przewodniczący, słuchamy. Ja jeszcze raz chciałbym obronić tych praw i nawiązuję do pana wypowiedzi. Pan powiedział, że głosowania odbywało się od kilka dni we wrześniu, tak? Na przykład, bo... Dlaczego w październiku? Znaczy, pan eliminuje studentów w większości. Jest ich około 70 tysięcy. Ale internetowo też. Internetowo w październiku. A papierowo w ten październik jest odpowiedni dla studentów przede wszystkim i dla wszystkich mieszkańców. Przecież to nie jest bardzo brzydka pogoda jeszcze. To jakieś utrudnienie też chyba nie ma. Ale wtedy studenci by sobie zagłosowali przez internet. W większości miast, to muszę panu powiedzieć, głosowania są wcześniej, tylko we Wrocławiu jest na przełomie września i października. Większość miast są miasta nawet typu Kraków, Nie wprowadzajmy się w błąd. Nie jest tak, że są głosowania wcześniej. Pomysł, który proszę. Jest tak, że głosowania są nawet później, na przykład nie wiem, w Dąbrowie Górniczej ostatnio było głosowanie. Są w różnych terminach, nie wiem, w Warszawie odbywa się przed wakacjami. W większości miast rzeczywiście jest tak, że termin głosowań to jest jakiś termin wrześniowo-październikowy. I to, co pan Szymon Furmaniak przedstawił jako propozycję swoją, to jest system znany z bodajże Łodzi z ostatniego roku, gdzie w tym, no, w roku 2016 rzeczywiście głosowanie wyglądało w ten sposób, że był kilkudniowy, tylko kilkudniowy, już nie pamiętam, 3- czy 5-dniowy termin głosowania papierowego, a bodajże 2-tygodniowy głosowania internetowego. No po to, żeby cel był taki, żeby jak najmniej papieru było, jak najwięcej w internecie i rzeczywiście to głosowanie wyglądało w ten sposób, że to głosowanie papierowe było na koniec września, a głosowanie internetowe obejmowało też początek października. Ale nie chcę wchodzić w dyskusję, bo to trzeba by jeszcze długo analizować. Dobrze, szanowni państwo, mijają 2 godziny naszego spotkania. Jeśli mogę, już nawet, nie wiem, jesteśmy w gronie mniej więcej 50%, tak jak zaczynaliśmy. Jak państwo widzą, z tych 4 propozycji, które my przedstawiliśmy, i naprawdę, to nie jest kpina, jak tutaj padło na samym początku, nic nikogo nie kpi. Te propozycje były wypracowywane po naprawdę wielu godzinach dyskusji i zastanawiania się, nie tylko, nie wiem, tych osób, które dzisiaj przyszły, ale też i innych, z różnych środowisk, nie tylko z tej organizacji, której nazwy pani przewodnicząca nie chciała wymieniać. Którą podobno wszyscy znamy. Ci, co śmiało je na czytano, Dobra. Mam mniej więcej jak w połowie naszego spotkania. Mam takie poczucie, że mniejsze emocje budzą te 2 pierwsze punkty co do tych zmian progów i proporcji pomiędzy projekty małe, duże. No już duże schody zaczynają się, też mniejsze, mam takie poczucie, budzi kwestia tej kwoty gwarantowanej, to mniejsze emocje, to już bardziej kwestia do dopracowania szczegółów. No jak czy 150 to 200, no nie wiem, nie. Proszę mi nie wkładać w usta rzeczy, których nie powiedziałem. Najbardziej myślę, że newralgiczną rzeczą w dzisiejszym spotkaniu dla mnie jest kwestia tego, jak ma wyglądać system do głosowania. I no to sami państwo widzą, że tu na tej sali nie ma porozumienia, jak ma ten system wyglądać i w aspekcie tego, tej kwestii terminu. Jak pan się ogłosuje, to zobaczy pan. Ale na pewno panie przewodniczący, PESEL musi mieć, bo jakieś dane rozpoznawcze muszą. No, ale to się dyrektorowi wykończy. Jedna kwestia to jest terminu głosowania, wrzesień, październik, który tu się ściera i to już nie jest rzecz, nie jest kwestią tegoroczną, ale już wcześniej była. Tego, jak oddajemy głosy papierowe i jaki ten system przyjmiemy. Tu państwo między sobą nie mają porozumienia, urzędnicy też między... Ja zapraszam tutaj na stronę obok pani Jadwigi. Nie, my dajemy szansę i
studentą drogą elektroniczną, to ludzie młodzi, z internetem w ręku. Ale, ale ja nie mówię o głosowaniu internetowym. Złośnił w domu zagłosował. Szanowni Państwo, nie było tutaj na tej sali propozycji i chyba w konsultacjach pierwszą ona nie padła, żeby w ogóle zrezygnować z papieru. Nie. Także, żeby była jasność, bo ktoś może zasugerował coś takiego. Nie ma takiej propozycji, nic jej nie rozpatruje w jednym miasta. No kwestia tylko podjęcia decyzji i wyważenia głosów i uwag, które są od Panie Przewodniczący, które są od samego, bo to Pan protestował, gotuje przeciwko temu, które są od samego początku, od pierwszego głosowania tutaj Państwa na tej sali. Wszystko ma swoje plusy i minusy, Państwo to widzą. No i ktoś Pan ostatecznie będzie musiał tę decyzję podjąć, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w pierwszym tygodniu, czy w pierwszych dwóch tygodniach lutego tą decyzję poznamy. I bardzo bym chciał, chociaż w to nie wierzę, żebym to nie był osobą, która będzie to ogłaszała i żeby nie było zamkowanego maila do mnie. Nie ma osoby, która będzie odpowiadała na maile. Jeśli my chcemy mieć zwrotną informację, czy najważniejszą dla nas, bo my się ewentualnie zorganizujemy dodatkowo. Przedstawiciele rad, przewodniczący rad i zarządów, odpowiedź pana prezydenta, czy nas bezwzględnie po raz drugi wniosek najistotniejszy dla nas, to jest sprawa zabezpieczenia tej sumy na ten projekt dzielnicowy okay, z symbolem R, czy jak go nazwiemy trzeci i bezwzględnie, żeby głosowanie było nie tak jak było do tej pory, trzy głosy na trzy projekty małe, bo to spowodowało, że właśnie studenci wszystkie małe wzięli trzy i duży wzięli, że to dwa, że to kumuluje i to co pan sam powiedział, 499,5 tysiąca, maksymalne sumy. No to wynik, analiza tych wyborów teraz, tych wyników daje dużo do myślenia i do dyskusji. Tak dłużej, tak być nie może. Bo mieszkańcy, jak otrzymają pełną informację i analizę, to wtedy będzie naprawdę poważny problem. I dlatego drodzy kochani studenci, my was szanujemy, cieszymy się, że jesteście, ale musicie także zrozumieć, że macie szansę, dajemy wam tą szansę, ale to nie może być tak, bo mogę wyjąć, jeszcze raz, wygrany i pokazać, że wy prawie 50% z tej puli konsumuje. Konsumujecie. Nie, pani Jadwigo, nie prawie 50%, bo ja się i dlatego, to nie chodzi o to, że my wam zamykamy drogę, cieszymy się, ale trzeba się dzielić razem z pozostałymi mieszkańcami. Nas jest ponad 300 tysięcy. Mieszkańców Lublin. Nasza propozycja idzie na przeciw wnioskowi pani Jadwigze. Nasza dzielnica. I czy będzie tak? Ale nasza ja chcę, żeby były trzy głosy na projekt mały, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, my jako rady prosimy bardzo, żeby przed ostateczną decyzją podzielić się z nami. Jeśli nie spotkamy, ale będziemy o to prosić i prosimy. Bo jednak my bierzemy naprawdę odpowiedzialność, jeśli chodzi także o część projektu. Jaka będzie decyzja w tym najistotniejszym punkcie? No i oczywiście to głosowanie, no, te maile, telefony rzeczywiście są problemem skrócić i nie hurtowo. Okej. Jak to będzie?